Flesznie w Ostrowie już powoli żużlowce zaczynają wjeżdżać na tor. A jak to wygląda z Zieloną Górą? Czy jest już jakiś wstępny termin, czy na razie jeszcze ciężko cokolwiek o tym powiedzieć? Termin. No termin to jest taki, że czekamy na 2-3 dni dobrej pogody, czyli ze słońcem, bo tor jest naprawdę dobrze przygotowany do zimy i teraz wszystko jest w porządku, ale jednak te opady swoje zrobiły i trzeba go po prostu przesuszyć, no ale trudno jest to zrobić w momencie, kiedy jest taka wilgoć w powietrzu i także mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu zrobimy tu porządek i zaczniemy już jeździć u siebie. Na razie jedziemy w sobotę do Ostrowa na trening. Ma pan za sobą już intensywny okres zimowy obozów, reprezentacyjny z Falubazem. Wiadomo, że ciężko coś teraz mówić o dyspozycji zawodników, ale no pan w tym biznesie siedzi wiele lat, więc na pewno nos trenerski coś podpowiada. I jak to może wyglądać u naszych zawodników w tym sezonie? Ja myślę, że jeżeli chodzi o przygotowania takie zimowe, czyli tam kondycyjne, to wszystko jest w porządku. Dużą nadzieję wiążę z osobą Jarka Hampela. Uważam, że w tym momencie już problemy zdrowotne już są poza nim. Jest dobrze przygotowany do jazdy. I powiem, że jeżeli on nam odpali i zacznie jeździć, może nie tak jak jeździł, bo to trochę czasu będzie potrzeba, ale niech jeździ na 75% tego, co jeździł, to będziemy bardzo zadowoleni i myślę, że wtedy nasza drużyna będzie dużo, dużo mocniejsza. Dużo mocniejsza właśnie i jak pana zdaniem na tle rywali może ten Falubas wyglądać? Wiadomo, że to jest znowu pytanie teoretyczne i znowu byśmy się zdawali na pański nos trenerski. No to już chyba odpowiedziałem, bo jeżeli mamy w drużynie Doyla, który powinien jechać to, co jechał, Patryka Dudka, Piotrka Protasiewicza i do tego doszedł Bijarek i mamy tu Karpowa lub Torsela, bo zależy, kto będzie w lepszej dyspozycji. Para juniorska, Aleks Gardziński i Sebastian Niedźwiedź. No Pieszczek nam ubył w zeszłym roku, ale też musimy powiedzieć sobie, że w zeszłym roku jechaliśmy praktycznie cały czas czterema seniorami, bo Jarek nie wrócił. Kenny Larsen nie wystartował ani jednego wyścigu, więc ratowaliśmy się i Justina Sedgmenta tutaj zakontraktowaliśmy, ale to były 2-0 w meczu, prawda? Także tego piątego seniora nie było. I za niego potem jeździł Pieszczek, prawda? No w tym momencie liczę, że to będzie drużyna, gdzie siłą podstawową będzie tu pięciu seniorów. Jeżeli Jarek by wrócił i to jest moja wielka nadzieja, no to jesteśmy drużyną bardzo mocną, porównywalną do innych, a może i niekiedy lepsza. Także wszystko jest przed nami. Mamy duże szanse na wszystko. I na koniec pytanie o początek sezonu. Dwa pierwsze mecze zaczynamy na własnym torze. Czy to jest komfortowa sytuacja dla zespołu? No nie jest zła, no nie jest zła, dlatego że najlepiej zacząć u siebie. Dobrze by było powygrywać te dwa mecze. Nie będzie to łatwo, chociaż tak jak mówiłem, że Grudziądz, tak, w mojej ocenie to raczej jest druga czwórka, ale to nigdy nie wiadomo. Przyjedzie Toruń, który no, teoretycznie też jest drużyną troszeczkę, jak to się mówi, osłabioną. Start ligowy jest bardzo ważny, bo jak się wygra 2, 3, 4 mecze, to później już idzie się z rozpędu i jest dobra atmosfera wtedy w drużynie. Najlepszym lekarstwem na dobrą atmosferę, która jest super ważna w drużynie dla wyniku, to są wygrane mecze, prawda? Także na pewno ten kalendarz dla nas nie jest zły. Thank you.